Działalność antysocjalistyczna wymierzona w Polskę Ludową prowadzona była od chwili jej powstania. Bezpośrednio po II wojnie światowej wyrażała się ona w próbach zbrojnej kontrrewolucji i sabotażu działań władzy ludowej. W późniejszym okresie wraz ze zmianą strategii światowego antykomunizmu oraz przeobrażeniami zewnętrznych i wewnętrznych warunków w naszym kraju, w poczynaniach przeciwników Polski socjalistycznej zaczęły dominować różne formy polityczno-propagandowego oddziaływania, obliczone na wywołanie erozji socjalistycznej świadomości, destrukcję struktur ustrojowych, osłabienie ideologicznych, politycznych i ekonomicznych podstaw systemu socjalistycznego. 3 maja w II Rzeczypospolitej był najważniejszym świętem państwowym, a po wojnie komuniści je znieśli, ale chyba nie od razu. I co im przeszkadzało w 3 maja, rocznicy Konstytucji? No, 3 maja był świętem wyjątkowym, bo nie tylko w II Rzeczypospolitej był święty, były duże obchody rocznicowe, no ale tuż przed utratą niepodległości, jeszcze w XVIII wieku, to już było przewidziane jako święto państwowe po uchwaleniu Konstytucji. Józef Piłsudski bardzo szybko, bo już w 1919 roku to święto przywrócił do kalendarza. To było jedno z głównych, jeżeli nie najważniejsze święto, takie państwowotwórcze, jeżeli możemy powiedzieć, bo faktycznie no, tutaj mogliśmy być dumni z Konstytucji, jednej z pierwszych na świecie, jednej z najnowocześniejszych w momencie, kiedy była uchwalana. No i ono było niewygodne dla komunistów z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie podkreślało te dążenia niepodległościowe polskiego społeczeństwa, więc no, po wojnie no, to tutaj się jakby rozjeżdżały dążenia władz państwowych z tymi oddolnymi kwestiami odzyskania niepodległości. No i też sąsiadowało ze świętem, które komuniści chcieli bardziej eksponować, czyli 1 maja, świętem pracy, które tutaj z przyczyn ideologicznych dużo bardziej jakby pasowało. No też pamiętajmy o tym, że przed wojną w II Rzeczpospolitej. My dzisiaj tak myślimy o tym 11 listopada, że to było główne święto obchodzone przez wszystkich. No to było wówczas święto bardziej kojarzone z tradycją wojskową, z opcją piłsudczykowską, jeżeli tak można powiedzieć. Jest stosunkowo późno zresztą wprowadzone. Tak. Dopiero w 1937 roku były oficjalne obchody ogólnopaństwowe. Wcześniej to były głównie, tak jak wspomniałem, obchody związane z wojskiem, więc ta tradycja była relatywnie krótka. Natomiast no, 3 maj bez wątpienia był tutaj świętem takim, trzymając się dzisiejszego języka, łączącym różne grupy ideowe, środowiska polityczne. To święto niewątpliwie było jakby wspólne dla całego polskiego społeczeństwa przed wojną i to było naturalne, że po wojnie naturalnym był powrót do prób obchodów tej rocznicy. Ale 3 maja, uchwalenie Konstytucji, również chyba nie na rękę był komunistom, dlatego że de facto można powiedzieć, że Sejm Wielki przeprowadził reformy, które były przeciwko interesom rosyjskim. Tak, natomiast no bez wątpienia ma pan rację, natomiast też pamiętajmy o tym, że komunistyczna propaganda po mistrzowsku zawłaszczała pewne rzeczy, czy z tradycji socjalistycznej potrafiła wtłoczyć pewne rzeczy, które wydawały jej się wygodne propagandowo w tą tradycję komunistyczną, co de facto prawdą nie było. No i podobnie próbowano robić z tą tradycją 3 maja. Podkreślano postępowy charakter tych zapisów, czy właśnie tą nowoczesność i tutaj jakby komuniści chcieli się pokazywać jako właśnie kontynuatorzy tych tradycji unowocześniania życia społecznego czy stosunków politycznych. A oczywiście ten aspekt antyrosyjski, bo starano się sprowadzać do takiego aspektu antycarskiego, antywładza, ale raczej usuwano to w cień, bo właśnie no to było najniewygodniejsze dla komunistów, właśnie ta tradycja niepodległościowa przede wszystkim. Ale jednak nie od razu to święto przestało być obchodzone. Komuniści się co prawda szybko zdecydowali na likwidację tego święta, ale jak zaraz po wojnie wyglądały obchody tego święta? Właśnie rocznice, nie tylko 3 maja, ale też 11 listopada. No to są takie rzeczy, o których my dzisiaj historycy o tym wiedzą, ale w takim powszechnym odbieraniu PRL-u wydaje się, że w tym 1944-1945 roku od razu wprowadzono stalinizm, zerwano z tradycją II Rzeczpospolitej. No tak nie było. Bolesław Bierut, znane są zdjęcie, jak niósł baldachim w procesji bożociałowej tuż po wojnie. No
Jeszcze bardziej wstrząsające są zdjęcia z procesów żołnierzy wyklętych, gdzie na stole sędziowskim stoi krzyż. Tak, dokładnie tak. I to tak funkcjonowało. No pamiętajmy, że 45, 6 rok, w 46 roku ostatni raz obchodzono święto publicznie 3 maja. No to jest czas, że z jednej strony faktycznie no, zwalcza się podziemie niepodległościowe, odcina się od rządu emigracyjnego, komuniści no to jakby zawłaszczają władzę. No, ale jednak pamiętajmy o tym, że wciąż w kraju jest Mikołajczyk, wciąż jeszcze wyborów nie sfałszowano. Referendum, te wszystkie kwestie, no wśród ludzi tkwiła się nadzieja, że jednak Polska po wojnie będzie niepodległym i oczywiście może jakoś uzależnionym od Związku Radzieckiego, ale jednak funkcjonującym w miarę autonomicznie państwem. No te tradycje dopiero po 1947 roku zostają rozwiązane, a między innymi właśnie ta rocznica w 1946 roku, 3 maja, jest tego wyraźnym symbolem, bo komuniści tuż przed wycofują się jakby z pomysłu obchodzenia tego w sposób manifestacyjny. Natomiast no przede wszystkim młodzież w takich miastach akademickich, chociażby Kraków, no tworzy manifestacje, które są następnie rozbijane przez władzę, dochodzi do użycia broni palnej. No i to też pokazuje tą dychotomię, ten rozdźwięk pomiędzy tutaj społeczną chęcią obchodzenia tego święta, a tym, co władze z tym robią. I o ile oficjalnie tego święta nie zniesiono, jeżeli dobrze pamiętam, to oficjalnie to święto zniknęło z kalendarza dopiero na początku lat 50., to po 46 roku w ogóle nie są obchodzone w publiczny sposób te święta, to święto. No ale też pamiętajmy, że 3 maja jest jakby może dwutorowy, bo oprócz święta państwowego podkreślającego ten charakter uchwalenia konstytucji, to też jest przecież bardzo ważne święto kościelne, no a przecież społeczeństwo polskie, zwłaszcza to powojenne, no tutaj w kościele też szuka oparcia, no zdecydowana większość Polaków jest wówczas wierząca i też praktykująca, więc te próby tworzenia manifestacji na przykład po mszach świętych odbywających się wówczas, no tutaj komuniści bardzo się tego boją. W zasadzie do lat 80., do schyłku lat 70., kiedy opozycja jakby próbuje organizować te rzeczy, no to tutaj jest przed każdym 3 maja ogromny nacisk na to, żeby zwrócić uwagę, co księża mówią podczas kazań. No i właśnie, żeby profilaktycznie nie dopuszczać do manifestacji. No a i to się przez wiele lat udaje. To tłumicie siłą, tak jak było na przykład w Krakowie. Tak, no w 1946 stłumiono je siłą, no ale później te działania były na tyle skuteczne, że już do takich prób manifestacji, a tym samym do siłowego ich rozbijania w zasadzie nie dochodziło. No dopiero możemy mówić o manifestacjach trzeciomajowych w 80 roku w Gdańsku. Opozycja tamtejsza zorganizowała manifestację, która no, spotkała się z dość dużym zainteresowaniem, dość duża liczba uczestników do niej dołączyła. No i tutaj też doszliśmy do paradoksu, bo właśnie z jednej strony komuniści się od tego odcinali od 3 maja, starali się nie dopuszczać, ale jak już powstała Solidarność, no to niejako byli zmuszeni to święto respektować, szanować, bo nie mogli go zwalczać bezpośrednio. No bo to by było niezrozumiałe dla społeczeństwa, co jest złego w 3 maja. Natomiast no, starali się te obchody, czy po prostu kontrolować stratę, jakbyśmy to powiedzieli takim językiem uprawiania polityki, więc jakieś uroczystości się na przykład w 81 roku państwowe, oficjalne też odbyły, ale oczywiście większe były te niezależne. A po drodze była jeszcze okrągła rocznica Konstytucji 3 maja, 200. W jaki sposób ją obchodzą? No tutaj, tak jak mówię, obchody państwowe. Bo nie dało się nie zauważyć okrągłej rocznicy. Oczywiście, tak. Natomiast no, to nie było tak, że te obchody rocznicowe, państwowe w ogóle nie miały miejsca. Natomiast no, były minimalizowane. Też pamiętajmy o tym, że na przykład milenium, obchody milenijne, to też nie był przypadek, że prymas właśnie główne obchody w 66 roku, to był 3 maja.
to też jakby to nie wynikało tylko i wyłącznie z jakby ważności święta kościelnego, ale też ten aspekt polityczny no, był tutaj dużym zagrożeniem dla komunistów, więc tak jak już kilkukrotnie podkreślałem, no, przede wszystkim starano się nie dopuścić do zorganizowania masowych, wielotysięcznych manifestacji, pochodów, bo nad tym zawsze była trudna kontrola, no i też co pokazały chociażby pielgrzymki papieskie. 2 maja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało wyjaśnienie, że złagodzenie rygorów stanu wojennego nie obejmuje zgromadzeń, pochodów, wieców i manifestacji. Ostrzeżono, że osoby naruszające ten zakaz pociągnięte zostaną do odpowiedzialności. Ostrzeżenie to zostało zlekceważone. 3 maja Warszawa i wiele miast polskich stały się widownią wrogich wystąpień i rozruchów. No to jest ważne dla sfery psychicznej każdego człowieka, że nawet jak nie lubi systemu politycznego, w którym żyje, to wydaje mu się, że może być sam, ale jak zobaczy te tysiące ludzi, jak właśnie na pielgrzymkach papieskich, no to nagle ta bańka może pęknąć i sobie ci ludzie żyjący w państwach niedemokratycznych uświadamiają, że nie są jednostkami, ale że tak myślących ludzi jest więcej. I to między innymi był powód, dla którego władze tak bardzo mocno zwalczały w ogóle wszelkie próby manifestacji, zwłaszcza niezależnych, chociażby w rocznicę Konstytucji 3 maja. 3 maja 1981 roku można było już świętować. Kto w ogóle wpadł na pomysł wykorzystania tej daty? Jak przebiegały te uroczystości w czasie no, krótkotrwałego okresu, który nazywamy Karnawałem Solidarności? No właśnie ten okres 80-81 był o tyle ważny dla obchodzenia rocznic, między innymi 3 maja, że no tutaj Solidarność była tak mocna i jakby dla wielu tych działaczy to nie było tak, że przyszedł jeden konkretny człowiek i powiedział przywróćmy te obchody, ale to dla wielu działaczy Solidarności, czy nawet tego zakładowego szczebla, czy członków Komisji Krajowej i władz ogólnopolskich, no to było oczywiste, że powrót do tych tradycji jest ważny, powinien mieć miejsce i on następował, bo tutaj jakby jeżeli chodzi o taką politykę historyczną Solidarności, to ważne były dwa aspekty. Z jednej strony właśnie powrót do tych tradycji II Rzeczpospolitej i polskiej państwowości, czyli właśnie głównie poprzez 11 listopada, 3 maja, tego typu święta, no a drugim elementem było upamiętnianie ofiar walki z komunizmem, więc jakby Solidarność na tym polu z jednej strony właśnie 3 maja, 11 listopada organizowała manifestacje, no ale też budowała pomniki ludziom, którzy zginęli w konfrontacji z komunistami w 70 roku, ludziom, którzy byli bici w 76 roku, więc to się jakby zderzało z jednej strony manifestacje, wydawać by się mogło bardzo odległe święto, no przecież rocznica wydarzenia, którego już nikt nawet nie mógł fizycznie pamiętać, więc a z drugiej strony duża presja na to, żeby budować pomniki, oddawać hołd tym ludziom, którzy właśnie w tej konfrontacji z komunistami zapłacili bardzo dużą cenę. A w czasie stanu wojennego były takie symboliczne rocznice, co najmniej 4, które dla Solidarności miały bardzo duże znaczenie. No to przede wszystkim rocznica wprowadzenia stanu wojennego, czyli 13 grudnia a też odchodzone początkowo też jako miesięcznice, a potem 3 maja, czyli właśnie rocznica uchwalenia Konstytucji, 11 listopada i 31 sierpnia rocznica podpisania porozumień gdańskich. Czym się różniły w stanie wojennym obchody 3 maja od tych pozostałych rocznic, które no, były jeszcze świeżo w pamięci świadków żyjących? No tak, no one się różniły diametralnie. No pamiętajmy, że właśnie ten 82 rok, to mamy dwie takie daty, gdzie te manifestacje i ich rozbijanie, brutalne pacyfikowanie, gazowanie, pałowanie i tak dalej. To jest właśnie 3 maj. Pierwszy owszem też, natomiast trzeci tutaj w większym zakresie siłowo jest rozbijany, no i właśnie 31 sierpnia. Też pamiętajmy o tym, że no, 3 maja 82 roku, no to jest mniej więcej pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Już pewne rygory są zdejmowane, na przykład nie ma godziny milicyjnej. Władze powoli przekonują, na przykład tuż przed 1 maja w prasie pojawiły się komunikaty, że
że zwolniono znaczną grupę internowanych. Właśnie tutaj władze starały się pokazywać jako swoją liberalną twarz, jeżeli możemy użyć takiego terminu. No ale z drugiej strony bardzo się obawiano przede wszystkim właśnie w 1982 roku. Raz, że 1 maja, że oficjalny pochód będzie zakłócony właśnie przez środowiska podziemne, opozycyjne. Przez kontrpochody. Mhm. Tak. No i 3 maja właśnie, że ludzie wyjdą na ulicę i będzie to dla nich naturalne, żeby się pokazać, policzyć. No zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, no, okazja do zainicjowania takiego pochodu była w zasadzie oczywista, bo przecież święto kościelne i tutaj relatywnie niewielkich nakładów trzeba było, żeby przekonać ludzi do wyjścia na taką manifestację. No oczywiście to było przedstawiane przez propagandę jako działanie dywersyjne, że to jest po prostu podpuszczane przez zachodnich dyplomatów, domyślę szpiegów i właśnie środowiska antypolskie, bo nawet takich terminów używano w propagandzie. Natomiast nie dostrzegano tego, że w samej opozycji, w samym podziemiu zdania czy opinie na temat tego, czy należy manifestować, były podzielone. No można na przykład przewrotnie troszeczkę powiedzieć, że rocznica 3 maja to był element, który doprowadził do powstania Solidarności Walczącej, bo chociażby we Wrocławiu ta rozbieżność, różnice zdań między, no dzisiaj tak nazwiskami może bardziej niż środowiskami bym powiedział, bo to będzie łatwiejsze, czyli na przykład Władysław Frasyniuk i Kornel Morawiecki. No ci panowie właśnie się mocno wówczas starli na temat wizji, jak ma funkcjonować podziemie. Morawiecki był zwolennikiem tego, że należy manifestować, należy wyjść na ulicę, należy pokazać sprzeciw wobec władzy. Natomiast Frasyniuk jakby był przestraszony wciąż, czy obawiał się, bo przestraszony to może za duże słowo, obawiał się tego, że władza te manifestacje zdusi, że po prostu nie chciał dopuścić do tego, żeby wypuścić bezbronnych ludzi wprost pod lufy karabinów, bo nawet takich terminów używano. No, okazało się, że władza już nie strzelała w ten sposób. No nie do końca, bo przypomnijmy, że 31 sierpnia 1982 rok milicja używa broni w Lubinie. Oczywiście, tak. I tam to jest wyjątkowy przypadek, bo brutalność tamtejszych sił pacyfikujących, strajkujących, no w zasadzie chyba nie znajduje od drugiego takiego, znaczy ja osobiście nie znam takiego przykładu, żeby wręcz urządzano polowania na demonstrantów, strzelano do nich z nysek milicyjnych, a w Lubinie takie rzeczy miały miejsce. Natomiast chodzi o to, że w takiej masie ogólnokrajowej, no jednak władza się nie zdecydowała do tych demonstrantów strzelać tak wprost, no, do tych ofiar. Oczywiście ofiary były, ale najczęściej one były przypadkowe albo wynikały z brutalności pojedynczych oddziałów ZOMO, natomiast one nie były ofiarami systemowymi, jak tego się obawiano. No i oczywiście do tych zamieszek, chociażby 3 maja, doszło w wielu miastach Polski, Gdańsk, Warszawa, to są wielotysięczne manifestacje, ale także w miastach, które wcale nie były jakimiś bastionami opozycji, no chociażby Rzeszów. Tutaj to też jest symptomatyczne, że no oczywiście... Czerwony Rzeszów czasami się mówi. No z jednej strony tak, no ale z drugiej no też siedziba regionu, na którego czele no, osobiście nie przepadam za dzieleniem działaczy Solidarności na radykałów i gołębi, powiedzmy. No ale jeżeli już możemy mówić o radykałach Solidarności, no to przecież w Rzeszowie na czele regionu dużego, jakby nie mówić, stał właśnie jeden z największych radykałów, Antoni Kopaczewski. Więc no tutaj te losy tych manifestacji były bardzo różne, natomiast no, dochodziło w nich do kilkudziesięciu przynajmniej miast. Oczywiście one były brutalnie tłumione, były też ofiary śmiertelne, pamiętajmy o tym, bo 3 maja na przykład to były też ofiary przypadkowe, chociażby w Szczecinie jedną z ofiar śmiertelnych tych manifestacji był zupełnie przypadkowy człowiek, który po prostu mieszkał nieopodal ulicy, gdzie miały miejsce demonstracje i ich rozbijanie. Po prostu jego mieszkanie zostało tak mocno zagazowane, że a milicjanci odmówili dopuszczenia karetki, która tam miała dojechać i ten człowiek zmarł, więc no, takich dramatycznych sytuacji było sporo, zwłaszcza w 1982 roku. Z biegiem czasu oczywiście... Doskonale ja pamiętam z własnego dzieciństwa, bo mieszkałem we Wrocławiu w takim miejscu, w którym
Świetnie musiałem wychodzić z domu, żeby być na demonstracji, bo zomowcy ganiali się po klatce schodowej z demonstrantami, także rzeczywiście tego typu sytuacje były. Ważnym aspektem jest, bo o tym nasi młodsi widzowie mogą nie wiedzieć, materiały wytwarzane przy śledztwach, które prowadziła czy to Służba Bezpieczeństwa, czy prokuratura, ponieważ te filmy służyły do identyfikacji również uczestników tych manifestacji. Oczywiście, że tak. Bo to też jest element, no ja na przykład wspomniałem już wcześniej o tym, że władza się chwaliła tuż przed świętami majowymi, że zwolniła internowanych. No ale z drugiej strony po 1 i 3 maja, zwłaszcza po 3, tych internowanych się namnożyło, bo to byli ludzie, których ZOMO czy milicja zatrzymała w trakcie manifestacji. Ci ludzie często trafiali jako internowani do środków odosobnienia. No częstszym oczywiście, częstsze było pobicie, a później karanie przed kolegiami do spraw wykroczeń, ale właśnie po tych manifestacjach też ludzie bardzo często trafiali do więzień i o tym oczywiście też musimy pamiętać. Oczywiście w filmie o tym nie ma mowy, natomiast no one są o tyle ciekawe, że też widać właśnie, że to jest praca operacyjna, bo te kamery musiały być niewidoczne, bo wszystkie zauważone kamery czy aparaty fotograficzne, no, demonstranci staraliby się zniszczyć czy uszkodzić, żeby właśnie nie dopuścić do ujawnienia. To też jest charakterystyczne w latach 80., że ta młodzież, która walczy nie tylko 3 maja, ale właśnie w te pozostałe rocznice, o których mówiliśmy, no też już zaczyna zakrywać twarze, i żeby być nierozpoznana, no pojawiają się arafatki, to jest wówczas też element jakby mody nowej huty na przykład krakowskiej, że już są osoby, które mają arafatki, bo też musimy to powiedzieć wprost, no te manifestacje, jakby uczestnicy mieli, zwłaszcza młodzież, która w nich brała udział, mieli pełną świadomość, że będą brutalnie rozbijani czy właśnie spychani przez siły ZOMO i się przygotowywali. To, no przecież te butelki z benzyną, no były przez nich wcześniej przygotowywane. Tutaj to nie był wymysł propagandy, natomiast no też pamiętajmy o tym, że one, gdyby te demonstracje nie były rozbijane, no to nie byłyby używane, więc to działało jakby w dwie strony. Oczywiście komuniści tylko wyłuszczali to, co się stało, czyli rozbite szyby w sklepach, spalone, bo też czasami udało się spalić jakiegoś milicyjnego Scotta, więc to wtedy eksponowano bardzo mocno i pokazywano, że to sami bandyci, a nie żadna opozycja, i w ogóle jakby przedstawiano to tylko i wyłącznie w kategoriach jakichś zamieszek chuligańskich. Scotta, czyli to też ważny przypis dla naszych młodszych widzów, to jest pojazd używany przez milicję do rozbijania demonstracji między innymi. A jeszcze na koniec jedno pytanie. Kiedy reaktywowano święto 3 maja i w jakich okolicznościach? No to jest taki uśmiech historii dość mocny, bo jak Państwo słuchają cały czas o tym, jak w latach 80. brutalnie tych demonstrantów pacyfikowano i zwalczano to święto, to proszę sobie wyobrazić, że prezydentem, który podpisał tę ustawę, był generał Wojciech Jaruzelski. To się stało w kwietniu 90 roku i pierwsze oficjalne obchody właśnie z nim w jednej z głównych ról miały miejsce na Placu Zamkowym w Warszawie. No, wówczas też podkreślano właśnie ten charakter porozumienia narodowego, można tak powiedzieć, i właśnie to święto miało też tutaj taki element scalający. Przecież wówczas bardzo mocno zmieniono symbolikę, też nawiązując do różnych elementów niepodległościowych. No i też to święto 3 maja właśnie miało temu służyć. Wróciło do kalendarza w 90 roku i bardzo dobrze. Natomiast to jest, nie wiem, co czuł generał Jaruzelski, biorąc udział w oficjalnych uroczystościach, czy satysfakcję, czy wręcz przeciwnie. Natomiast no, z czysto politycznych powodów uznał, że przywrócenie tego święta mu się po prostu opłaca. Jednocześnie nie zniesiono święta 1 maja, dzięki czemu my mamy teraz tak zwany długi weekend. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 3 maja, dzień uchwalenia Konstytucji, symbol narodowego odrodzenia. 9 maja, dzień zwycięstw, dzień, w którym Polska odrodziła się jako socjalistyczne państwo. Te dni, symbole, drogie sercu każdego Polaka, stały się w roku 1982 dla zdeklarowanych wrogów socjalizmu
pretekstem do działań przeciwko własnemu państwu, własnemu narodowi. Miesiąc maj, drugi miesiąc wiosny, ich wiosny.